Dobra, zaczynamy drugą część. Już żeby nie marnować czasu, bo wiem, że to się przeciągnie, bo będę się tutaj rozczulać nad tymi wszystkimi zajebistymi pokemonami, które mogą się tutaj trafić. Tutaj wziąłem komo, o tamte dwa były z tapusiami. Kuźwa, rozjeżdża mi się tutaj. Był kart trick, będę uważać, nawet jeśli mi się tam trafi coś dziwnie, wiecie, żeby poszło pykło. Dobra, błagam o Incineru, o Ara, albo Ninetales, albo Rockiego, albo Kokosia, Tapu, albo kogo tam wymieszczę, Salazl. Pierwsze formy też wszystkie mogą być. To był Mudbray, Vanillite, Gligar, zajebisty. Jest, ale zajebisty. Boże, jaki zajebisty, albo zajebista raczej, bo tu myślimy o Salazl. Wyrąbany w kosmos, kuźwa, komony też mogą być wyrąbane w kosmos, karty. Staffulo, po mordzie widać, że jest perfidny. To nie jest takie misiątko. 10 na 10 tło, las. Petilil Reverse, zajebisty. I teraz tak, no coś tu nie gra. Muszę tu uważać, bo rerka ma być ostatnia. Choćbym miał się zesrać. Sudowoodo, Roadblock, blokuj sobie drogę, jak najbardziej, tylko z daleka od nas. Hala, nice, nie byle kto. Następny Uncommon. Eater Paradise Conservation Area. O, zajebiste miejsce. Pozdrawiam Gladiona Rare. Wszystko się zgadza, tylko że ostatnia jest po prostu energia. Ostatnia, dobra, tutaj zablokuj jeszcze. Ostatnia jest energia. Czyli jak to jest teraz zrobione? A, dupa tam. Potem się będę nad tym zastanawiać. Conservation Area i nasz Rare to jest normalny Vanillax. No masz szczęście, że lubię lody. To nie ma straty, ale no kuźwa, żeby pykła ta ultrarerka kuźwa z którymś z nich. Chociaż wszystkie są zajebiste. Wszystkie. And I say mama, mama, don't be so shy. Czyli tak jak ja robię trika, ostatnie. Kuźwa, nie dojdę do tego, nie dojdę. And I say, mama, mama, don't be so shy. If you know me, you won't be surprised. Mama, mama, don't be so shy. If you know me, you won't be surprised. Mama, mama, chociaż to są dwie ostatnie. I daję je na koniec. I skoro. Kuźwa, to są dwie ostatnie. I daję je na koniec. To znaczy, że to powinna być karta energii. Jest! To było ryzyko. No ale wszystko się zgadza. I teraz już będzie wszystko tak, jak powinno być. And I say, mama, don't be. Będę grzecznym chłopcem, kuźwa, przez dwa tygodnie, tylko niech to by pyknie jakaś, któraś z tych zajebistych ultrarerek. Naprawdę. O matko. Dobra, ale jest dobrze. Rockraft, też jeden właśnie z tych, o których mi chodziło, czyli po całości zajebisty. O, ktoś dużo pracy wsadził w tego gumiego. Taka czapka gumiasta, 10 na 10. Slowpoke, też bardzo fajny. Mudbray to już mamy, Delibird. Drampa, o. W ogóle rewers powinien być przerażku, wszystko zmienili kuźwa. Ale to już będę rzadko dekupować karty, bardzo rzadko, to niepotrzebnie zajebista swoją drogą. I to jest, już mam mówić właśnie, że jest piękny, nie tylko piękny, ale to jest rare, wiecie. Reverse, zajebisty. Beweer, to jest uncommon, wygląda zajebiście. Już mam całą linię nie tamtego gościa teraz. Sliggoo, też fajny. Mhm. Uncommon Multi Switch i rerka. Nice! Mazdale Holo, też mam całą linię. Epicki. Mitsuhiro Hayato, mogłem się domyślić. Ostatnia szansa. And I say, mama, mama, don't be so shy. If you know me, you won't be surprised. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. To powinna być karta energii. Wow, niezła, woda. Dobre, pomarańczowe. Karwasz. Musicie być stabilni, nie niestabilni. Stabilność jest fajna. Gotita. Panczam. O, jaki słodziak, kuźwa. Aż mi słodziak. O Boże, ale zajebiste. Ale to jest normalna karta? Nie dla mnie. Wyrąbana w kosmos, przepiękny, przecudowny, o ja, Shiron, Shironka to jest zajebista, kocham, 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 tak by Kora powiedziała. Zajebisty las, Petilil po raz kolejny, naprawdę trafiłem dwa razy tego samego rewersa, no dobrze, że jest bardzo ładny i taki leśny, uwielbiam las, las jest w porządku. O, nie wygląda to najlepiej, mówiąc szczerze, ale może jeszcze się zdziwię.
Zresztą co ja gadam, holo miałem zajebiście, jakby tutaj jakimś studentem też był holo, to jest totalnie wrąbany w kosmos blister. Bo jeden na trzy to jest tam gdzieś, wiecie, coś koło średniej. Halo. To jest ostatnia karta, ultra rake nie będzie, ale mogą być dwa hola. Tak nie jest. Lubię Oricorio bardzo właśnie, ale... ma dupa. Chyba dobre są pule. Tutaj miałem ten. Tutaj można by niby, że tam ten, ale to są tak naprawdę regularne pule. Ten typ powinien się u nas pojawić, nie było jakoś specjalnie źle. A nie, w porządku było. Bo przecież mam jeszcze rerkę tego drampę, jak najbardziej w porządku. I mówiąc szczerze, ja osobiście jako coś pozytywne te dwa pytle uznaję, czyli jak najbardziej taki jest. Ten blister, a zajebisty był tamten, czyli ogólnie opłacał się kupić. No. Pozdrawiam dla Hikomikosa. Oglądajcie Hikomikosa, w ogóle obczajcie go na naszym filmku, chyba Pokémon będą w Tesco od 18, od jutra do 1 maja karty i się, no normalnie fajnie kupić, blistery się naprawdę opłacają, tamte po 3. Też widziałem. Polecam wszystkim. Pozdrawiam.